Cześć, Siema, z tej strony Goldzory, witam was bardzo strasznie w końcu w pierwszym materiale z FIFA 17 na moim kanale. Jak zauważyliście, nie ma kamerki, nie ma też komentarza w tym momencie na żywo, on będzie zaraz na żywo, ale teraz dogrywam to nie na żywo, z tego te względu, że jest przede wszystkim północ, po drugie mam alergię, leje mi się z nosa, natomiast te większe szczegóły wam myślę tam na żywo już wytłumaczę, dlaczego tej kamerki nie ma. Mimo wszystko chciałbym Was bardzo strasznie zachęcić do zostawienia kciuka w górę bo jakieś poświęcenie z mojej strony jest, edytuję to po nocy, żebyście mieli co rano przed szkołą, przed pracą oglądać. A po drugie, przygotowałem dla Was wraz z serwisem Move.pl fajną ofertę. Otóż Kupicie najtaniej FIFA właśnie w tym serwisie, korzystając z linku w opisie. A wraz z kodem Goldzor macie 5% zniżki na całe zamówienie. Także pamiętajcie o tym, wbijajcie, kupujcie FIFA, bo wydaje mi się, że warto. A tymczasem zapraszam już do mojego pierwszego przetestowania, właśnie FIFA 17. Dobra, także witam Was już na żywo. Jeszcze raz przepraszam, że nie ma kamerki, ale to naprawdę by nie miało sensu. Nie dość, że wyglądam, jakbym umierał. Bo cały się lepiec, leje się ze mnie pod, do tego fryzura, no nie jest taka, jaka powinna być. Zrobiona na, na odcinek na YouTubie z Markam Nosem, naprawdę to nie miałoby sensu, natomiast najważniejsze jest to, żeby Wam pokazać mój pierwszy mecz w FIFA 17. No i zobaczymy, jak to wszystko wygląda swoją drogą. Dzisiaj na kanale później pojawi się Droga do Sławy, czyli no bardzo reklamowany tryb The Journey, który właśnie w FIFA 17 się pojawi. Także jeśli e, nie możecie się doczekać tego trybu w moim wykonaniu bądź po prostu chcecie zadecydować, czy seria z tego trybu ma być na kanale, to wyczekujcie tego filmu dzisiaj troszkę później właśnie, właśnie u mnie, no i no i tam po prostu dajcie mi znać, co o tym sądzicie. A tymczasem przechodzimy w końcu do, do mojego pierwszego spotkania Fifi 17. No i tutaj dylemat kim zagrać, prawda? Kim zagrać, bo to jest jednak kwestia sporna, no ale wiecie co, pogramy PSG, Pogramy PSG, zagramy na... Zagramy na coś może równie dobrego. Niech to będzie. Mm, niech to będzie Juventus. Myślę, że ciekawe. Myślę, że ciekawa para. Zagramy sobie w czerwonych trojech PSG, Juventus zagra w swoich podstawowych. No widzicie, muszę smarkać, bo mi się leje z nosa. To jest naprawdę irytujące. Natomiast zobaczmy sobie podstawową jedenastkę właśnie PSG. No wygląda fenomenalnie, natomiast ja tutaj kilka zmian porobię e, przede wszystkim, e, tutaj poleci Lukas, zamienimy go oczywiście z Benarfą, e, Lukasa zamienimy jeszcze tutaj z DiMarią i od razu lepiej to wygląda no i myślę, że takim składem możemy wychodzić na na to spotkanie, także zobaczmy sobie jeszcze szybciutko jak to wygląda w ustawieniach gry, jaka klasa, jaki poziom, klasa światowa czyli wzięło mi od razu e, z, e, taki poziom jaki grałem w 16, Ok, no i może zagrajmy na na tym stadionie, bo wygląda ciekawie. Także rozpoczynamy mój pierwszy mecz FIFA 17. No i miejmy nadzieję, że uda mi się wygrać standardowo przed spotkaniem. Tutaj widzę, że mamy Że mamy jakieś gry treningowe. Fajną sztuczkę mi się tam Benarfom udało odegrać, ale nie udało mi się już tutaj kiwnąć. Ajajaj. Także gry treningowe pozostają. Oczywiście pewnie jakieś nowe będą. Oj, to co zauważyłem od razu teraz, że fake shoty już nie są tak płynne jak jak to miało miejsce. Udała mi się nowa sztuczka, fajnie to wyglądało. Kolejna, że fake shoty nie są już takie płynne jak to miało miejsce w FIFA 16. Natomiast ta akcja się udała, no i z takim pozytywnym akcentem możemy przechodzić do tego pierwszego mojego meczu w FIFA 17. Naprawdę czekałem niesamowicie, żeby móc sobie w końcu zagrać. No i gramy, PSG na Juventus. Zobaczmy, jak tutaj wygląda cała oprawa graficzna na samym początku. No to myślę, że będzie podobne. Jak 16. Tutaj wiele się chyba nie pozmieniało. Tak czy siak, jest to wersja demonstracyjna, więc nie można tutaj e, ostatecznej opinii wysnuć, bo pewnie coś tam się jeszcze zmieni w, e, w wersji pełnej. Natomiast poprawili tych kibiców to zdecydowanie, ale dalej tutaj jakieś szału nie ma. Mamy standardowo 11 Paris Saint-Germain. Tutaj jakieś. Nie, nie wiem, co oni tam śpiewają. Nieważne. Możemy przechodzić do najważniejszej części, czyli do gameplayu. No i teraz, tak naprawdę, zobaczmy, jak to wszystko w tej FIFA wygląda. Przy okazji, zobaczymy sobie Grzesia który ma kartę po prostu fenomenalną i już nie mogę się doczekać nią zagrać w Ultimate Team. ale pierwsze rozgrywamy to spotkanie, zobaczmy jak to nam pójdzie Lucas w pierwszej akcji przypominam, że gram na poziomie klasy światowej także zobaczymy czy ten poziom komputera będzie przesadzony czy może wręcz przeciwnie, będzie bardzo przyjemnie i spokojnie będzie można na tym le legendarnym czyli na moim normalnym poziomie kariery pograć pierwsza akcja Benarfy nieudana, mamy rzut z jak słyszycie, no gadam, gadam troszkę przez nos e, także no, no sorry no nie dam inaczej e, rady komentować, natomiast zobaczmy tę akcję, to jest nasza pierwsza dobra, groźna akcja, no tam był spalony tak czy siak myślę, natomiast Di Maria na lewej stronie tutaj już od samego początku troszkę szaleje, no i oby tak, oby tak dalej, bo Angel Di Maria przypominam 5 gwiazdek sztuczek w tej Fifie e, razem z Hatem Benarfą, także ten duet z... Y z Paris Saint-Germain wygląda naprawdę obiecująco. Tę drogą dopiero teraz ogarnąłem, że gram prawdopodobnie na najcięższą drużynę w defensywie, jaką mogłem sobie wybrać, bo Juventus przecież tą defensywę ma fenomenalną. Tam, tam chyba najniższa ocena ogólna jest na skrzydle i wynosi 84 bądź 85. Także no. To mówi za siebie, natomiast zobaczmy teraz, Grzesiu Krychowiak do środka, tutaj jest hatem Benarfa. Ben no ale widzicie, nie tak łatwo już tymi skupternami minąć rywali, no i, do, no i dobrze, bo będzie ciężej po prostu akcję tworzyć. Zobaczmy teraz rzut z autu, Grzesiu tutaj do Lukasa, Lukas do Oriera, mamy troszkę miejsca w środku, Przes, przeszkodził nam sędzia. No nieładnie panie sędzio, nieładnie. David Luiz, fenomenalny odbiór piłki Zobaczmy teraz, Hatem Benarfa do Di Maria Angel Di Maria wypuści tutaj Matwidiego. No i reprezentant Francji będzie szukał e, jakiejś pozycji strzeleckiej Podaje tutaj jeszcze do Di Maria I widzę tam naszego partnera No nie, tak ta piłka miała pójść Szkoda, szkoda tej akcji, bo był tam na pustej pozycji e, Jeden z naszych piłkarzy, ale nie dotarła do niego piłka I teraz musimy wracać do obrony Nie trafia tym ślizgiem Maxol, ale Juventus chyba wycofuje piłkę do tyłu i spróbuje tę akcję rozegrać na nowo. Lukas, tymczasem Lukas właśnie w kolejnej akcji ofensywnej. Zobaczmy, Lukas, myślałem, że ta piłka tam przejdzie, to się jednak nie udało. Ale zobaczmy teraz, bo Blaze ma Tweedy, piłka do Oriera, nie ma pozycji spalonej i... Gi Bramka! Edinson Kawani! Myślałem, że była tam pozycja spalona, ale nie, ale nie i w taki sposób zdobywamy pierwszą, zdobywam, pierwszą bramkę w FIFA 17. Zobaczcie sami jak to wyglądało. Orier do Kawaniego i reprezentant Urugwaju bardzo prosty sposób pakuje tę piłkę do siatki. Mamy 1 do 0. Fajnie, że udaje się strzelić bramkę. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Bo jak zobaczy, jak sobie przypomniałem, że gram na Juventus, gram na klasie światowej, na silniku gry, na którym jeszcze nie miałem przyjemności grać, no to mogłem tutaj się obawiać, ale z tego co widzę nie jest tak źle. Niestety zmora e, trybu e, gry z komputerem, czyli kontuzja. No Di Maria został skontuzjowany, muszę go wymienić i tak naprawdę nie mam pomysłu kogo by tu wprowadzić. Kto jest szybszy? pastore czy Veratti, no bo tutaj potrzebujemy jednak szybszego. No Pastore jest szybszy, także no, no musimy zrobić tak, żeby narfę musimy przesunąć po prostu na skrzydło, no i nie jest mi to na rękę, no ale... No ale nie miałem na to wpływu. Zobaczmy sami jaki sposób Di Maria został faulowany. No... okej okay. Słuchajcie, mamy przerwę jak widzicie po statystykach, no... Jeśli miałbym wam tutaj tylko wycinać momenty, w których dzieją się ciekawe rzeczy pod bramkami, no to byłby tylko ten moment jeden. Także gadam, gadam ile mogę, żeby ten materiał chociaż troszkę był dla was interaktywny, mimo braku tej kamerki. Mam nadzieję, że to mi się udaje, jeśli tak, no to no to pamiętajcie o tym kciuku w górę, a tymczasem no walczymy dalej, walczymy o kolejne bramki. Miejmy nadzieję, że to spotkanie przynajmniej wygramy. Teraz zobaczmy właśnie o tym wygrywaniu. Rozmawiam, a tutaj wrzutka i tracimy bramkę. No, wykrakałem, wykrakałem o tym wygrywaniu. Gonzalo Egoain potrzebował jednej, jedynej okazji do strzelenia bramki. No i on wykorzystał. Wykorzystał po podaniu dybali, złe zachowanie Maxwella, Tutaj goalkeeper też się nie popisał i mamy znowu remis. Oj, zobaczmy teraz, bo Paulo Dybala nam się urwał, Gonzalo i znowu i teraz Orier sobie jednak poradził. Dobra interwencja teraz Iworyjczyka bodajże. Nie wiem czy to jest Iworyczyk, mam nadzieję, że tak. Zobaczmy pastora, no niestety po zejściu z boiska Di Marii, no mamy spore problemy jednak w akcjach ofensywnych. Widać brak tutaj Argentyńczyka teraz Grzesiu, no nie popisał się jednak. I straciliśmy znowu piłkę, także mamy problemy, no i dostrzegam, dostrzegam pierwsze trudności e, na tym poziomie klas, klasy światowej, których nie dostrzegałem w pierwszej połowie, ale tak jak mówię, zejście Di Maria wszystko odmieniło. Oj, bardzo dobrze teraz jego Silva i zobaczmy, zobaczmy, czy ten odbiór yy, Brazylijczyka tutaj pozwoli nam na wyprowadzenie bra akcji bramkowej, która pozwoli nam na szalenie drugiej bramki. Niepotrzebnie tak się rozgadałem, ale najważniejsze jest to, że Javier Pastore, czyli zmiennik, na którego przed chwilą może nie narzekałem, ale na pewno w superlatywach e, nie opowiadałem. Strzelam bramkę na 2 do 1 i to jest moja druga bramka w pierwszym spotkaniu na klasie światowej FIFA 17. No i znowu prowadzimy. No i to jest po prostu najważniejsze w tym momencie. Utrzymać, utrzymać teraz to prowadzenie, bądź podwyższyć. Ma Twidi, Grzesiu Krychowiak. Zobaczmy teraz, jaką akcję wyprowadzi Polak. Ma Twidi, świetna piłka teraz tutaj do Lukasa. Lukas, nie, to Hatem Benarfa, przepraszam oczywiście. Nie wiem, jak, jak mi się mogli pomylić ci dwaj zawodnicy. Fenomenalna stuczka teraz. Hatema Benarfy dośrodkowanie. To mi się naprawdę podobało. jeszcze Grzesiu Krychowiak. Ależ to była bramka. Ja też nie mogę się tutaj za bardzo drzeć, bo jest północ, ale ta akcja naprawdę zrobiła na mnie duże, duże wrażenie. No i szkoda, szkoda, że Grzesiu tego nie wykończył, ale był naprawdę blisko. Słuchajcie, 7 minut do końca. Tutaj już chyba nic nie będę wycinał, po prostu te 7 ostatnich minut zobaczycie. Naprawdę przyjemnie mi się w tej FIFA na razie gra. Nie widzę tutaj zbyt wielu... Oj, teraz to nie wiem co zrobił krychowiek, bo chciałem podać w zupełnie inną stronę. Natomiast nie widzę tutaj zbyt wielu rzeczy, które byłyby jakieś nie w porządku. Natomiast no oczywiście wraz z paczami to może się wszystko pozmieniać. No, miejmy nadzieję, że nie. No i ta jedna akcja, która, którą przed chwilą wam zaprezentowałem. Benarfa na skrzydle po to naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. Czegoś takiego w 16 po prostu nie było. Chodzi mi o ten zwód. To jest prawdopodobnie jeden z nowszych zwodów, o których nie miałem pojęcia, bo wyglądało to po prostu bardzo, ale to bardzo ciekawie. No i wyglądało też na bardzo OP zwód, bo tutaj e, momentalnie minąłem e, oczywiście obrońcę Juventusu. Ważne, żebyśmy nie stracili teraz bramki, bo gadam, gadam, przez co się nie skupiam. No i Grzesiu już zmęczony te piłki niestety traci, ale fenomenalnie teraz Maxwell po prostu się zachował. Dzięki czemu zachowujemy zwycięstwo w tym pierwszym spotkaniu w moim wykonaniu FIFA 17. Tak jak mówię, ważne, że udało się wygrać. Dwie bramki strzelone, zobaczmy sobie je jeszcze raz. Pierwsza to jest oczywiście bramka Kawaniego. Bardzo ładne tutaj podanie Matwidiego do Oriera. Ten dośrodkowuje wprost na, na głowę Kawaniego, a ten z szczupakiem zdobywa pierwszą dla, dla nas bramkę później swoją e, bramkę strzelił Juventus tutaj po dobrej akcji Dybali e, wraz z Iguinem no tutaj nie wiem co zrobił do końca Maxwell, który nawet nie zareagował, ale najważniejsze jest to, że w minucie 66 wykonaliśmy taką moto akcję po fantastycznym odbioru Thiago Silva, no i Javier Pastore się nie pomylił, zdobył bramkę numer 2, no i jak się później okazało była to bramka, która dała nam 3 punkty, można mówić mimo, że to był mecz towarzyski w tym spotkaniu także piszcie śmiało co sądzicie o FIFA 17 demo czy już próbowaliście, jeśli tak no to, no to właśnie piszcie, jeśli nie to pobierajcie no i jeszcze raz przypominam wam o tym, że najtańszą Fifę kupicie korzystając z linku poniżej, z kodem GOLDZOR macie 5% zniżki przy zamówieniu, także serdecznie wam to polecam, no i mam nadzieję, że widzimy się, znaczy widzimy no, no właśnie mnie nie widzicie, że nie, będziecie mnie widzieć, w drugim materiału z podróży, trybu The Journey, będziecie mnie już widzieć, także miejmy nadzieję, że Widzimy się już właśnie w tym materiale, także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie łapce w górę. No i do zobaczenia właśnie w kolejnych materiałach z FIFA 17. Mówi Goldzor. Na razie.